Dzień dobry, szanowni państwo. Czy chcemy tego, czy nie? Powoli wakacje dobiegają końca, ale to nie znaczy, że końca dobiega program, który dla państwa przygotowaliśmy. Ten tydzień zapowiada się szczególnie intensywnie. Zgodnie z prognozami pogody wszystko powinno sprzyjać temu, żebyśmy mogli się spotkać i tutaj na placu Staszica i na placu Zwycięstwa, ponieważ w tych miejscach będziemy powoli żegnać lato, powoli żegnać wakacje, a są to wydarzenia o charakterze rodzinnym. Można przyjść z przyjaciółmi. Pierwsze wydarzenie już tutaj w piątek na placu Staszica. Koncert, który zwyczajowo organizujemy z partnerami, w tym wypadku ze stacją RMF Max. Szereg niespodzianek. O 19:00 wszyscy spotkajmy się tutaj, w tym miejscu. Kolejne wydarzenie duże to niedziela o godzinie 12:00, obchody Święta Wojska Polskiego i Lotnictwa. Rozpoczniemy częścią oficjalną przy pomniku lotników przy ulicy Dzieci Polskich, skrzyżowanie Dzieci Polskich, Drygasa. Następnie przejdziemy na Plac Zwycięstwa i tu też moc atrakcji, myślę, dla wszystkich. Nie odmawiajmy sobie tych ostatnich chwil wakacyjnych, bo oprócz prezentacji, szeregu prezentacji militariów, będzie też szereg propozycji dla najmłodszych, dla starszych. Będzie można porozmawiać na ciekawe tematy, ale oprócz takich lżejszych wątków jeszcze jeden, na który chciałabym zwrócić uwagę przy okazji koncertu. Chcielibyśmy ponownie zaprosić państwa do takiej wspólnej akcji, która wielokrotnie pozwoliła nam pomóc ludziom potrzebującym. Wszyscy wiemy, co zdarzyło się ze sprawą nawałnicy w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim. Nadal liczone są straty, nadal niesiona jest pomoc z wielu obszarów, ale w tej chwili, kiedy opadły emocje i w zasadzie na chłodno kalkulowane są straty, liczone są też potrzeby. Już wiemy, że brakuje przedmiotów związanych z przedmiotów gospodarstwa domowego, budowlanych, ale przede wszystkim przed nimi jesień i zima, więc troszeczkę walka na czas i stąd nieraz pomogliśmy. Tutaj w tym miejscu padały rekordy przy programie realizowanym z Polsatem Podziel się posiłkiem, zbiórka realizowana z Bankiem Żywności. Przy okazji SOS dla Syrii zbieraliśmy pieniądze dla dzieci, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Te wszystkie wyniki to jest efekt państwa empatii, dobrego serca i tutaj będziemy podczas koncertu za sprawą wolontariuszy ponownie